O właśnie taką bluzę, tylko właśnie w takim stylu, jaką ja mam. Nie? Chciałbym taką. Tak, bo mogę... Dawaj, dawaj, potrzebuję ulepszyć sobie broń. Yes! Yes! Did great. Shall we go back to Zion? No wróć, bo mam kawał drogi w sumie. Ja tutaj większość rzeczy przejrzałem. Został mi tylko prawy górny róg tej mapy pustkowi, więc powrót jest dobrym pomysłem. Wmontujmy kolejny hyperdrive, a potem zobaczymy, co będzie, jak wejdziemy w nadświetlną. Wróć do Zionu. Rozważam, czy się jeszcze nie przejść na te pustkowia, zanim oddam faktycznie misję główną. Chociaż jestem ciekaw, więc może faktycznie zrobię to później, jak już będę miał więcej informacji i nową misję do wykonania. Pustkowia to jest jedyne miejsce i tak, które mogę potencjalnie odwiedzić, więc na ten moment nie mam powodu, żeby coś innego robić. Jak będziemy mieli nową misję główną i nowego Alfę, to zmienimy też strój dla naszej Eve. Wchodziłem tu wcześniej. Goldzik. A to była muzyczka z Mario Odyssey. Ha! Tak mi się przypomniała. Oddajmy tylko misję na tablicę. Ukończ. Goldzik się zgadza. Jednego dnia wszyscy Native'a znikną z powierzchni Ziemi. Co? Ja nie odmówiłem. Jak to odmówiono? Nie odmówiłem. Odmówiłem? Aha, rozumiem, że może z zasady się odmawia tego, nie wiem. Albo, nie no, nie mogłem zepsuć tej misji chyba, nie? Dobra, mniejsza. Trudno, no najwyżej jednej misji nie zrobię, ale... Wydaje mi się, że po prostu Eve z zasady odmówiła, bo to nielegalne. Nie wiem, zobaczymy. Tak, wiem, że straciłem HP, no ale no jestem w bezpiecznej przestrzeni, więc mogę sobie tracić. Ważne, żeby szybciej przejść z punktu A do punktu B. No tak, bo idziemy teraz do kołyski. Gold. Mam 5 punktów, ale nie mam potrzeby, żeby je jakoś szybko rozdawać. Masz coś ciekawego do powiedzenia? In Zion, the prophecy will soon come true. Czyli co? To już robiłem wszystko. O, uzupełnię amunicję. Dobra. Tak szczerze, to ta lasencja, która kazała mi podjąć wyzwanie, żebym wszedł. Żeby wejść do środka tego dungeonu, to mogła mnie przetestować pod kątem strzelania. Skoro strzelanie było bazową umiejętnością, która była mi tam potrzebna. My eyes did not deceive me. Excellent work, Adam. I'll leave this one to you as well. Ale to ja zrobiłem. Let's go to the hyperdrive. Naprawdę nie mam ochoty pomagać tym ludziom. Zaczynam coraz bardziej się denerwować. Są strasznie niewdzięczni. Popatrzą na mnie z góry. Może i mają coś do mnie, ale kurczę, pomagam im.
Lolita now. No kurde, zainwestowałem w nowe LEDy, patrzcie to. Jestem teraz prawdziwym streamerem. Czy jeszcze widać pewne dziury? Ale jeszcze trochę i będę... Mwah. Taki będę miał kanał. Ja też wolę chyba rozwiązanie, że Eve po prostu odmawia strzelania. W sensie, że postać główna odmawia strzelania do ludzi. Lubię te pomieszczenia, one są bardzo ładne. Podoba mi się też to, że no to też chyba trochę kusi, żeby spojrzeć w górę, bo te motylki sobie tu latają. Jednocześnie to zbliża kamerę do postaci, która ma być, nie, do której ma być przyciągana uwaga regularnie. Once again, thank you. Now it's your turn. Wait, he will give you an answer. There's a sewage treatment facility and a train graveyard in the old city center. I am detecting the frequencies of an Alpha Nativa coming from Matrix 11. Okay. Matrix 11. I will forward the map data to the Tetrapod. It will guide you as you attempt to travel to the Alpha Nativa's location. Thanks for helping us. It means a lot. None of this can compare to all that you have done for Zion, I assure you. I wish you luck. Nice. Porozmawiaj z Orkalem. Rozumiecie, Orkal, Orakl? Jak prorok? The town seems different. Bo świeci. More signs. I told you, what we've accomplished has been well worth it. I don't think we'll be catching any more sideways glances. That's great to hear. To be honest, I was getting a bit anxious. Ale ty siedziałeś cały czas przy statku. Mogłeś się stamtąd po prostu nie ruszać, to nikt by na ciebie nie patrzył. Czy to oznacza też nowe misje poboczne? Znaczy, byłoby fajnie, gdyby, nie wiem, była noc, to wtedy to mógłbym docenić ten świat. Ile misji pobocznych, goddammit. Kaja, czy ty masz dla mnie misję poboczną? Ty będziesz moim priorytetem w tej grze zawsze. Ziomek od misiów. Forgive me. Ziomek od misiów jest straszny. On kiedyś się do mnie odezwie i powie mi coś strasznego. Może teraz te automaty z kolą, które nie działały, będą działały? Więcej puszek? No, tam coś świeci. No. Ale goldzik tylko. Goldzika aż tak nie potrzebuje. No, zobaczmy. Nie, dalej nie działa. It's you, Angel. Now why would an angel visit the last gulp? I could ask you the same. I thought you'd be busy collecting scraps or trading like the other scavengers. Yeah. If it wasn't for my partner screwing up. To znaczy? He entered the forbidden area, trying to find a jackpot. That place is the devil's lair. Devil's lair? Yes. The devil's lair. An underground chamber echoing with the roars of Nativas. I even got near the place to find my partner. But I turned back. Like a coward. After that, I couldn't possibly continue life as a scavenger. I can't stand idly by if Nativas are involved. I'll help. What? Why? There's nothing in it for you. No. But I won't look a gift horse in the mouth. I just want to know if Tommy is alive. All I need you to do
is find him. A mogę przy okazji zamordować Nate'a? Send me the location. O to mi głównie chodzi. O to mi głównie chodzi, moi drodzy. Dobra, pograjmy w bilard. To pograj. To czemu... Ej, chwila. Czemu wszystkie trzy kule to dziesiątki? Akurat takie się znalazły. Przynajmniej mogą sobie pouderzać, no cóż. Tyle dobrego. Enya, what is it? Eve. What's wrong? You're not singing like usual. Well, to, co znaczy like usual? It's Sue. He hasn't come here recently. Jak już jesteś zdrowa, nie ma problemów do rozwiązywania, to się obraził. Po tym, jak się prawie spłakał? No nie ma szans. Please, don't worry. This might just be a misunderstanding. Where exactly did you hear this? I heard it from Beau, one of Sue's colleagues. Eve, I'm sorry to bother you with this, but I can't leave here because of my legs. Can you ask around for me and maybe find out what's going on? Okay, just hang on. Dla ciebie wszystko. There's no reason to be so anxious. Thank you very much. Dla ciebie, Enya, wszystko. Dobra, czyli mamy dwie kolejne misje wzięte. Żadna nie jest w Zionie, chyba. Porozmawiaj z Beau. What brings an angel here? I heard that you've been saying some strange things about Sue. What? Oh, right. You probably heard that from Enya, didn't you? But I guess that's not that important. I haven't seen Sue at all for the past few days now. Jak dla mnie to on zaginął, po prostu, nie wiem. Spakował się w kłopoty, jak każdy. He's not the type to do something like that. That's exactly what I'm saying. I wonder what happened to him. I'll have to investigate these in the right order. Do you know who Sue was meeting up with without Enya's knowledge? I couldn't say for certain. They were far away. Ah, all right. This complicates things. No nie mam kogo zapytać przez to. To fakt. Komplikuje sprawy. Porozmawiaj z Beau. Ja cię sunę. Ale roboty tu będzie znowu. Co? Keep quiet. Just follow me. Co? Kim ty jesteś? What's this about? I told you to keep quiet and follow me. No, mogę iść. Mam udawać, że mnie nie ma? Trochę zły strój mam. Gdzie ty jesteś? A, tam jesteś. No, nie znikaj, nie znikaj. Zniknął. Teleportował się. A, teleportował się. Ciekawe, o co chodzi. Może wyląduje na podziemnej arenie do mordowania aniołów. Relax. I'm just the messenger. Take this. What? This is a terminal. This device is locked with a quantum passcode. What do you expect me to do with it? You're asking the wrong person, Angel. I was just told to give you that terminal in secret. Nie ma problemu. Good luck then. Załatwimy to. Hey! Okej, okay. To dzięki. Nieznany prezent. Co? Ukończone już? Nice, dzięki. O, też masz dla mnie misję? Kaya, is your shop called Sister's Junk? Oh, did you see the sign? Well, już wcześniej mi go przedstawiali, więc... But it's not like I can just change the name. No, that's... I'm sorry, that was thoughtless of me. It's all right. My sister, she's alive out there. I know it.
Gdzie? Znajdę ją. Gdzie? Kaya, I have something I'd like to ask you. Yes, Angel? What is it? I'm looking for a sentinel named Sue. I think you might have spoken with him. How? What did you know that? Ja też nie wiem, skąd wiem. Sue has disappeared. I'd appreciate it if przypadkiem akurat trafiłem do dobrej postaci? My goodness. What's going on? Well, the sentinel was looking for a lower body exospine system. Znaczy chciał, no wiadomo było, nie chcę naprawić do końca, żeby mogła normalnie chodzić z nim. We don't have anything that rare available here. I told him that he'd have a lot of trouble finding one unless he looked someplace where a lot of supplies were dumped during the war. Like the area near the solar tower in the wasteland. Did he say what he was planning on doing with the exospine? No masz naprawdę jakieś wątpliwości? Really needed it. He didn't say anything more than that. Oh, Angel. Angel. I really hope nothing bad has happened to him. I'm trying to find out. Ona jest taka słodka. Anyway, no hit, ta postać jest super. Mogę ją przebrać też? Nie, jej raczej nie, bo ma bardzo obskurne ciuchy, więc raczej dla niej nie będę miał przebrania. I can already tell what Sue's up to. He's trying to find a way for Enya to walk. No widzisz. I have a really bad feeling about this. Jak poszedł sam na pustynię, no to... No, Angel, but if my sister was here to help... I understand. Your sister sounds like a smart... My sister's name is Kara. Kara. Kaya i Kara. She's strong and decisive. So I believe she's out there. She has to be. I can fly. Zlecenie. Ten temat nie może być jeszcze. Aha. Okej. Dobra. Odwiedźmy sklep. Mamy rzeczy dużo. No, przesuń się, będzie mi tu łazić. Już nagle myślą, że wszystko im wolno. Dobra, miałem iść i zebrać tą misję, która jest tam. Znowu mamy dużo misji pobocznych do zrobienia. Ja z przyjemnością oczywiście sobie je powykonuję. Właśnie, czy teraz mogę ten automat zrobić? Myślałem, że może jak prąd wrócił teraz do wielu miejsc, to dostanę możliwość. Angel! Łyka muzyka. The looters took my sister. Please save my younger sister. Gdzie? Where are the looters now? Dzięki. There, down the alley. Wait right here. Nie, weszło na pełnej. O! Halo! Serio? Tak łatwo sobie dałaś się porobić? No ale poleciało po kręgosłupie. Mój kręgosłup. To nie wygląda fajnie. Angel. Everyone's happy to call you the angel just because you came. No wiedziałem, że w końcu się trafią tacy ludzie. Aren't we humans just like you? Well, why should we have to dig through garbage, cower and hide from nativos just to survive? Why? Bo wy nie umiecie walczyć tak jak ja. Nie macie fajnego mieczyka i umiejętności. Idźcie do kolonii, to wam wszczepią fajne rzeczy. How could you not? All of you are actual angels. There are many treasures, but none more precious than the materials inside your bodies. And with a body as state of the art as yours, need I say more? A czy ty wiesz, co się stanie, jak ja zginę? Jak nie będzie miał kto zabijać tych Nightiba? Serio? Dzięki, Adam. Ale chyba trochę przesadziłeś. I didn't think they'd approach airborne squad members. Taka fajna misja poboczna. What the? Never seen this before.
It looks like Nativas weren't all humans had to worry about. Let's get you back to the safe house and do some maintenance. Koniecznie. Jaka misja w ogóle fajna. W sensie nic nie zrobiłem zupełnie, ale... Co to? What's this? This here is an alpha signal meter. Okay. This device uses the subtle resonance from the alpha core to pinpoint its location. Okay. It can't reach a super long distance, but you'll find it useful once you head over to the location Orkel told you about. Okay. Wow, good work. You're gonna put me out of a job. I thought you were already out of a job. No w sumie teraz tylko pilotuję drona, nic więcej. Taka prawda, no teraz tylko pilotuję drona. And just one more. Can you turn around for me? Co się stało? What have you done, Lily? Właśnie. I customized the power distribution of the body cell. To znaczy? Does your body feel lighter? Something does feel different. Co mogę robić dzięki temu, no? If you try jumping, I bet you'll notice the difference. Jej, mam podwójny skok, tak jak mówiłem, że dostanę. Czy są z tym związane jakieś umiejętności? Coś się odblokowało? Spoko los. Idziemy. Gdzie idziemy? Nie wiem. Bo mnie ciągle teleportują po mapie. Jakieś misje się pojawiają, te misje mnie ciągają po całym Zionie. O co chodzi? W ogóle ten Zion, jak się na to patrzy, to jest ogromny, ale ja mam dostęp tylko do takiej małej części. Trochę to smutne. Ej, halo, coś tu stało. Tu jest rzecz, nigdy tu nie byłem. Kim ty w ogóle jesteś? Jakaś odklejona. Angel. Stop. I'm not an angel. I'm a child. Angel, the nice man over there told me to bring this over to you. Kolejna rzecz. What's this? Co to jest? Właśnie. Don't know, but I accomplished my mission. Bye bye. I got to see the angel up close. That's suspicious. Sending a random child instead of coming to me directly. Co tym razem dostałem? What is this program? Dosunąć wodę z placu. O! Petalos Plaza. Oh. Is this related to that flooded shopping mall? That's a pretty vague request. Seems like a trap. Oj, przepraszam. Could be. We'll know when we get there. Nie mam pojęcia, trochę straszne. What to do? A mogę tam iść? Dobra, to pewnie się tam przejdę, z przyjemnością to zrobię. Bo nie mogłem odżałować, że tego nie zrobiłem. Myślałem, że coś przegapiłem, a to proszę. Dobra, w tym sklepie ktoś jest chyba, tak? Ups, chyba coś rozwaliłem. Czemu? Oh, I heard some noise. Is ever as you can see, this is a general store. I
I can't do business, not anymore. Why not? Czemu? Well, I had a treasure in the store. It's a gilt bronze standing Buddha. Okay. But my daughter arrives. Buddha, Kuda, Uda. That item protects this. She knows how valuable it is. I bet she wanted to sell it at the market. I see. Thank you, Angel. If you terrify the scavengers at the market, they'll tell you where it is. Terrify them? Yes, Angel. Please. Please. Fine. No nie wiem, czy ja chcę kogoś... Co? Żartujecie sobie ze mnie, że ja będę ludzi straszył. Jak on może ściemniać przecież? Jaką ja mam gwarancję, że coś że on mówi jedno słowo prawdy? Żadną. Hello there. How are you? Meeting you like this now. It's if you came all the way to the ground. A to ten co zrobił? Co chciał zrobić żart na kazaniu? A favor. I have a brother, a good man, and as devout as I am. Unfortunately for him, he wasn't able to make it out of Eidos 7 before. Eidos 7. Now, it would be foolish of me. However, I would at least like to have his book of fate to us. That book is my brother was a librarian at the librarian. Please. Try to a gold circle is engraved on the cover, so it shouldn't be. All right. Dobrze, no potrzebuję książki. Thank spoko. You. Rest niech matka chroni, dobrze. Matka będzie chroniła. Dobra, kolejna misja jest do wzięcia tu. Czyli zas. No. Siemano. Co ty chcesz? Hey, you. Angel. Fancy learning a little bit about history? Dawaj. Me, I'm very interested. My goodness. Lily. Now that's what I call a surprise. It's wonderful to hear that you're interested. The citizens here are too exhausted or jaded to truly appreciate the wonders of history. Well, I'm not exactly. I'm especially interested in organic civilizations, like the organic humans that lived before us. Unfortunately for us, not many records remain. Refusing to listen to others, I see. Don't you find it odd? Even if history was neglected, it's strange there is zero mention of organic humans. To prawda. It's almost as if it's forbidden knowledge. See? Isn't this exciting? Czyli to będzie zabawa w zmianę historii. Naprawdę trochę jak Horizon, co? Listen, I came up with an idea. Nadpisywanie prawdziwej historii świata. Organic humans. I heard that you visited the Hall of Records over in Ada. That may be true, but... Yes! That I'd like you to get information on organic humans from the information terminal at the Hall of Records. Ale zdobyłem. I have total faith in you. Jest inne jeszcze? Więcej tego? The Hall of Records is already... Eve! You should be able to connect to the information terminal via the door switch by... Lily. What can I say? I'm curious. Of course, I'd like to learn more about the civilization that... Okay. I'll try to look for it then. I knew it! You and I have something in common. All right then. Bardziej ty i Lily. I'll be right here, patiently awaiting your return. To tak jak na wczorajszym streamie Wilgax i Voltaine. Yeah, yeah. Mogli już równie dobrze sobie ze sobą gadać, ja nie byłem w ogóle potrzebny. Bardzo fajne to było, podobało mi się. Mega dobra. Idę pogadać z Adamem. So, you're ready to go? Always. Matrix 11 is an underground facility. The search perimeter is extensive, so make sure you're prepared. Hi. Nie, to nie, dobra, nie wyruszamy. Wyrusz do innego regionu. Eidos 7 to jest początek, tak. No, tak. Tam możemy zrobić tę misję związaną z centrum handlowym. Bo jak mam teraz kod do tego, nie? Ale muszę iść do biblioteki, a biblioteka była jeszcze dalej. To jest chyba biblioteka, nie? Library. This is the library. Yeah. Francis asked me to find the Book of Faith. To look for it. Ej. Is this it? A cover with a gold circle engraved on it. The Book of Faith. Oh.
Na początku z green screenem, bo w niego przyładowałem. Nie. Co? Did you go over the contents of the Book of Faith? It's a lot easier to keep faith when you're not staring death in the face. To prawda, ale odnoszę wrażenie, że jest tutaj coś więcej w tym niż tylko utrata wiary ze strachu. Czy może każe mi w ogóle wejść do tego wagonika? Nie, jestem bliżej, czyli generalnie dobrze idę. Archiwum na Eidos. Strój! Czemu ja tego wcześniej nie otworzyłem? Flooded plaza. This must be it. What's going on with warehouse 77? And why send a kid to deliver the message? Anyway, I have to find the control device. Nie, no pamiętam, jak się tam idzie. Już tam raz przypadkiem zabłądziłem. Podwójny skok to jest złoto. Dobra, puść się, no come on. Sama Miro. Dużo pieniążków mam w ogóle, ale pieniążki... ...ci jeszcze przydadzą. Dobra, panel kontrolny był tutaj gdzieś po prawej stronie, jeśli mnie pamięć nie myli. Nie miałem za bardzo do niego dostępu. Czasem mi się po prostu nie chce męczyć. Mi się skończyła. Ale nie pijemy więcej kawy, bo się przekręcę. Wow, the program is really working. Oh, even I wasn't able to crack it. This is so embarrassing. It's almost like the person who made this program is responsible for breaking the drainage system. No. Dokładnie tak to brzmi. Nice. Czemu się odnowili przeciwnicy? Nikt mnie nie ostrzegł. Dużo ciekawych rzeczy, nie? Jest jakieś... Aha, brakuje mi tutaj ogniwa. Żeby to aktywować, potrzebuję ogniwa. Na pewno gdzieś się jakieś znajdzie, ale... Nie gdzie i kiedy. To jest miejsce, w którym byłem? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Nie, ja byłem jeszcze piętro wyżej. Zrobiłem na razie kółko, ale potrzebuję ogniwa, żeby sensownie poruszyć się dalej. Nie wiem, na razie idziemy. I zobaczymy, co dalej. Nie, no nie schodź tam. Nie schodź, zrobisz sobie krzywdę. Eve. Mierzesz trochę własnego rozumu. Strasznie dużo życia mają te typy. Nie wiem. Wkurzają mnie. Nic nie ma. To jest G. Robot! Zalany sektor komercyjny, czyli gdzieś tutaj jest coś wymagającego kodu. A to mogę po prostu wrócić na górę.
Nic ciekawego tu nie ma. Też nie, bo to jest piętro, na którym nie byłem. Dobra, to wejdźmy jednak. Ja już nic nie wiem. Nie wiem, gdzie byłem, gdzie nie byłem, gdzie powinienem być, gdzie nie powinienem być. Nic nie wiem. O, jest kod. Alfa, alfa, alfa... To jest delta? Gamma? Kurde, nie, gamma w dół chyba. Dobra, jak tu wejdę, to już wejdę z powrotem. Tak, to jest ten... To jest to pierwsze zejście. Dostępne zaraz na dzień dobry. No i to była ładna walka. Jeden unik, jeden blok. Pięknie. Liquor. Czy mogę się tu upić? Nie, ale mogę znaleźć za to... Nic ciekawego. Great. Nic ciekawego, to zawsze najciekawsze, co można znaleźć. Dobra, ale jest na pewno możliwość zejścia jeszcze niżej i to właśnie teraz sobie zrobimy. Skoro już oblazłem całe to piętro, to można spróbować zejść na niższe. Dobra, spokój się. Nice. Ładne wygibasy. Expik. Serio, nic tu nie ma? Po co to pomieszczenie tu istnieje? No rozumiem, że to jest też imersyjne, nie? Normalne pomieszczenie, jak każde inne, ale... Czy jest to naprawdę aż tak potrzebne? Dobra, tym się zajmiemy zaraz. Przy okazji sprawdzę moją zdolność do zabijania po cichu. Jeden eliksir karot dziennie odmienia życie. O, najśmieszniejsze jest to, że naprawdę będzie miało to jakieś powiązanie fabularne, bo jest to niejako relikt starożytnej cywilizacji. O, ja już chciałem unik robić. Któryś z was jest zły? Tak, ty jesteś. A nie mam nic. Ostateczny materiał polimerowy. Zawsze warto to znaleźć, jeśli jest taka opcja. Aha, to po to mogłem tu schodzić. To ma sens. Ale już tam byłem. To też nie ma większego znaczenia już na ten moment. Dobra, no to chyba zostało mi zejście tą liną? Nie. Już nic nie rozumiem. A ta lina tam co była? A, nie mam nic. Mam wrażenie, że dali im więcej HP. Naprawdę kilka razy muszę w nich przyładować, a... Przypominam, że już ulepszałem broń czterokrotnie. Co prawda to ulepszenie daje tam tylko jedną tam... Szóstą, siódmą. Powiększenia siły ataku. On nie walczy. Mogę go dźgnąć? No nie. No napadnij go. No. No. Napadnięty, napadnięty. Dobra, to mogę zejść niżej, tam mogę zostać na tym samym poziomie, więc na razie zostańmy na tym samym poziomie.
raczej proste. O! Nie przeszkadzajcie mi. Mogę? Nie denerwuj mnie. No. Jej, puszka. Balet delikatnych bąbelków. Oni to potrafią opisać. Produkty komercyjne. No nie... Cisnąłem ten przycisk w dobrym kierunku. Dobra, cofnij się, bo zaraz zginiesz. Ew! Ach, Ewe. Nice. Let's go inside. I don't feel so good about this. Why? Ja nawet nie wiem, gdzie ja wchodzę. Czy to jest to archiwum? A magazyn. Nazywa nas zdrajcami. Co jest? Kto tu jest? Ona tu jest. Jesteśmy nazywani zdrajcami, ona nas ściga. Nie wiem, jak długo zdołamy przetrwać. Co jest? Wyspowiedzieliśmy się z więzienia kołyskie. Nie jesteśmy zdrajcami. Ktoś musiał o tym wiedzieć. Matka Sfera jest mądra i da nam zbawienie w obliczu zbliżającej się zagłady, dlatego będziemy wykonywać jej polecenia na ziemi, tak jak i w niebie. Powrócimy do kolonii. Nadejście anioła będzie zwiastować początek zbawienia. Czy to jest ta przepowiednia, o której była mowa wcześniej? Powrócimy do kolonii, zostaniemy wynagrodzeni za utracone wspomnienia. Otrzymamy nowe. Nie wolno wątpić w wolę Matki Sfery. Czyli zastępowanie wspomnień jest to jak najbardziej możliwe. Pocięty, zraniony. Sztuczni ludzie. Wycięte wspomnienia. No generalnie brzmi to... Kurde. Nie skacz na drabinę, tylko zejdź tam. O. Stąd sobie skoczymy tu. Nice, Eve. Będziemy żyć w naszym małym sanktuarium z wiarą w sercach. Sprzeciwiamy się okropnym zasadom tego miasta. Jedyne co mogę zrobić, to modlić się do matki, że ten spokój będzie trwać wiecznie. Didn't just drown. All those people. They were slaughtered. The surface of this cut. It looks to me like it was made with a polymer plasma cutter. This is the work of a master. It's so refined. So. Lubię takie wymiany zdań. Is this the work of an angel? No. This isn't a weapon that we use. This seems to be the work of an elite soldier from Earth. I don't understand. A blade like this should be raised against enemies, not allies. No tylko, że to zależy od tego, co dowództwo uzna za... kogo dowództwo uzna za wroga, nie? They did it to cover up a crime. I don't know. We don't have enough information. To dlatego przekazał przez dziecko. Sumienie go zjadło. Przekazał przez dziecko, bo sumienie go zjadło i chciał, żeby to wszystko zostało odkryte, ale nie może pokazać twarzy, żebyśmy go nie zabili. Nie, jeszcze nie. Mam jeszcze archiwum do znalezienia. No i ogólnie do zbadania jeszcze fragment tej mapki, którą odkryłem. Strój! Odkrywczyni pustkowia. To brzmi jak żółty strój. Żółty strój by fajnie grał z czerwonymi włosami. Dawaj do góry. Hall of Records. Didn't expect to come back here again. A, to ma sens, że to ten budynek będzie archiwum. Organic civilization. Organic humans. Zawartość niedostępna z powodu doktryny Matki Sfery. What's this? Mother Sphere.
doctrine. No to brzmi znajomo, nie? Mother Sphere keeps many secrets. Let's go. There's nothing left for us to do here. Brzmi znajomo, nie? Dyrektywa blokująca możliwość pozyskania informacji. Oh, Angel. Did you find the records about the organic humans? Everything was locked up tight, so I wasn't able to see the contents. It's a shame. Aha. So that's. Mogłeś brzmi jak spiskowiec, nie? Ale to będzie taki typowy spiskowiec, który ma rację. There really is something. Jak taki gość z Ameryki, survivalista, który zbuduje sobie bunkier i przygotuje się na atak obcych i się wszyscy z niego śmieją, dopóki nie zaatakują obcy. Tu macie ten temat. Masz dziecko. Oddaję ci zadanie. Hey, Angel! The same man asked me to give you a present. Oh, he also said to tell you thanks a bunch. Wait. Can you tell me what he looked like? Where did he go? Huh? I don't know. He was tall. I don't have any idea where he went. Okay. Zadowolona dziewczynka spotkała anioła po raz kolejny. Who led us to the corpses? Did they want us to retrieve the bodies? Any guesses we can make right now are just guesses, nothing more. Yep. I will discover the truth, I swear. Yes. We must. Kurde, dwa punkty umiejętności? Granaty, miny, tylko nie używam tego. Oczywiście, że mógłbym, ale nie używam.